Miniony weekend okazał się bardzo pracowity dla kutnowskich strażaków, ale nie tylko. W zdarzeniach brali również udział druhowie ochotnicy z jednostek z całego powiatu oraz jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Miniony weekend był dość pracowity dla kutnowskich strażaków, jak i z Państwowej Straży Pożarnej, tak i dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej. W sobotę doszło do potężnego pożaru w miejscowości Dębowa Góra. Płynęło około 900 bel słomy. Zostały zadysponowane wszystkie zastępy z gminy Bedlno, zastępy z powiatu kutnowskiego oraz zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kutnie. W akcji udział wzięło ponad 70 strażaków. W miejscowości jest to pożar sterty słomy, sterta dość o poważnych rozmiarach, 50 ponad metrów długości, w której jest zgromadzone ponad 900 belek i jest to pożar duży. Zostają zadysponowane zastępy wszystkie z gminy Bedlno, zastępy z KSRG z powiatu kutnowskiego oraz zastępy z JRG Kutno. W sumie w akcji brało udział 5 zastępów z jednostki ratowniczo-gaśniczej, 16 zastępów OSP i ten pożar gasimy od godziny 17:15 w dniu 18 do godziny 12:40 dnia następnego. W sumie w tej akcji wzięło udział ponad 70 strażaków. Ze względu na rozmiar pożaru oraz niesprzyjający zmieniający kierunki wiatr, strażacy pracowali w ciężkich warunkach. Pożar był dość dużych rozmiarów. Strażacy pracowali w dość takich ciężkich warunkach, ponieważ nie sprzyjał nam tutaj wiatr, często zmieniał kierunek, więc pojawiało nam się zadymienie, musieliśmy te nasze siły przegrupowywać co jakiś czas. Sterta została ugaszona w godzinach wieczornych, w niedzielę natomiast trwała akcja do gaszania pożaru. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska.